dobry, serdecznie Was wszystkich pozdrawiam ze Szczecina. Na dzisiejszy dzień z Biblią na co dzień wyznaczyło nam słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa zapisane w Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówi: radujcie się raczej z tego, że imiona Wasze zapisane są w niebie. Kiedy słyszymy pierwszy raz te słowa, może zwracamy uwagę na słowo raczej. One wyraźnie wskazują, że zanim Jezus wypowiedział te słowa, coś wydarzyło się wcześniej. I rzeczywiście, kiedy otwieramy Ewangelię według świętego Łukasza, tam czytamy, że uczniowie wrócili do Jezusa, wcześniej zostali przez Niego wysłani i z taką wielką radością, entuzjazmem, z takim ekscytacją duchową opowiadają swojemu mistrzowi, że nawet duchy były im podległe. I na tą ich radość Jezus właśnie odpowiada: radujcie się raczej z tego, że imiona wasze zapisane są w niebie. Kiedy słyszę te słowa, zastanawiam się, do jakich moich radości odnoszą się te słowa i ta dzisiejsza nauka Jezusa Chrystusa. Na jakie moje radości Jezus by zareagował w podobny sposób, mówiąc: fajnie, że się cieszysz, ale zobacz, jeszcze większy masz powód do radości z tego, że Twoje imię zapisane jest w niebie. Co jest moją dzisiaj radością, kiedy myślę o mojej służbie, kiedy myślę o życiu duchowym? Czy pozyskanie dotacji na remont kościoła w Szczecinie, czy kolejny planowany koncert albo inne wydarzenie z okazji 500-lecia reformacji, czy też tydzień ewangelizacyjny dla rodzin w Karpaczu, który dzisiaj się rozpoczyna. Mamy wiele takich codziennych radości, do których Jezus daje nam prawo, żebyśmy się z tego cieszyli. Jednocześnie zwraca nam uwagę, że tą naszą taką największą właściwie radością jest to, że imię nasze jest zapisane w niebie. Tego na co dzień może tak bardzo mocno nie widzimy i nie przeżywamy i też tak mocno nie doceniamy. Natomiast jak piękne jest to, że chociażby jako duchowny, jako duszpasterz, kiedy przychodzi do mnie rodzina z informacją, że zmarł ich najbliższy. Jakie to jest piękne i wartościowe, że w takich chwilach, kiedy spotykamy się twarzą w twarz z umieraniem, nie tylko możemy mówić o radościach, zasługach tej osoby, która zmarła, ale możemy się wzajemnie pocieszać i umacniać tym, że ponad ludzkie życie, to doczesne, ponad śmierć, która właśnie miała miejsce, możemy też z nadzieją spojrzeć na to, co Chrystus nam obiecał, co jest przed nami. Pamiętam niespełna 2 lata temu, kiedy żegnałem się z moim tatą, kiedy miałem świadomość, że to może być nasze ostatnie spotkanie, ostatnia rozmowa. To było bardzo cenne, kiedy wzajemnie mogliśmy sobie podziękować za tą szczególną relację, jaka była między nami, między ojcem a synem. Mogliśmy sobie przypomnieć i podziękować za wspólne chwile, za wspólne przeżycia, za wspólne życie. Jednocześnie mogliśmy pożegnać się słowami obietnicy Chrystusa: w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. W takich chwilach, kiedy stajemy twarzą w twarz ze śmiercią, rzeczywiście nie ma większej radości, nie ma większego ukojenia dla naszych serc od tej świadomości, że imiona nasze zapisane są w niebie. Dlatego sobie i wam życzę, abyśmy w naszym codziennym życiu tak zauważali te codzienne radości, chwytali je i nimi się cieszyli, żebyśmy ich szukali, bo troski same nas znajdą, ale żebyśmy również mieli w sobie cały czas tą wdzięczność, że nasze imiona zapisane są w niebie. I niech ta wdzięczność nam towarzyszy nie tylko, kiedy stajemy twarzą w twarz ze śmiercią, ale w każdym dniu naszego życia. Amen.